wziąłem urlop od muzyki, ale nie potrwał za długo, choć tęskniłem za nią trochę i tak spędzałem czas z muzą. Wyłączyłem raz telefon, by odpocząć na wakacjach, lecz dzwonili do mnie ludzie, no i potem miałem spama. I pisałem wciąż pamiętnik i tworzyłem nowe wizje, przelewałem tonę myśli i patrzyłem wciąż przez wizjer. Dzisiaj patrzę, no i widzę, jaki ze mnie jest pretendent. Może wejdę do rap ligi, no i rozpierdolę scenę. Ale najpierw niech mój rocznik skończy pierwszą sesję. Ja w tym czasie, jak Bóg da, to zaliczę pierwszy semestr. Potem będzie z górki, odliczamy do maturki. Granatowy garniak, klaski piłują pazurki. Ale to są tylko moje wizje. Trochę dzikie, trochę chore, trochę inne. Ważne, żeby mej rodzinie były bliższe te marzenia, co są trochę infantylne. Duży dom, fajny pies, dwójka dzieci i kobieta, piszą o tym w internecie, no i w brukowych gazetach. Duży dom, fajny pies, dwójka dzieci i kobieta, piszą o tym w internecie, no i w brukowych gazetach. Piszą o tym niemal wszędzie, to jest dziś powszechne. Każdy ma swoje marzenia, no i wizję ma zapewne. Wiele par pewnie chciałoby mieć swoje dziecko. Mam nadzieję, że się uda i spełnicie swoje cele. Ja w to wierzę, no bo jestem wizjonerem. Wierzę w wiele osób, no bo ciągle wierzę w siebie. Wierzę w mych przyjaciół, no bo jestem przyjacielem. Wierzyłem, że się uda, no i tak znalazłem ciebie. I tym samym dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Piszę dalej tą piosenkę, no i mam gdzieś milion wizji. Możesz sprawić sobie wizję prostym testem. Zamknij swoje oczy, byś nie widział telewizji, bo pierdolą tam głupoty. Znowu męczą mi się oczy, dokumenty kręcą o tym, jak Jarosław liczy koty w Parmazony. Propaganda, zero wstydu, sama hańba. Wszyscy w całym TVP spadli dawno na Duszamba. Duży dom, fajny pies, dwójka dzieci i kobieta, piszą o tym w internecie, no i w brukowych gazetach. Duży dom, fajny pies, dwójka dzieci i kobieta, piszą o tym w internecie, no i w brukowych gazetach. Wiele gazet i portali wykupiło polskie państwo. Piszą ciągle, jak tu dobrze, piszą jak u nas bogato. Zwykły Polak nic nie widzi, bo ma zamydlone oczy. Ale jak mu rzucą hajs, to chce dziecko i dwa koty. Jego dziecko za ten hajs chce otwierać fifie toty. Na potem jest rachunek, inek z miesiąc nie ma wody. A więc wybierz mądrze w następne wybory. Może w końcu się staniemy krajem wolnym, aha. Dobre żarty. Polska, wolność w Polsce, no. Tak. Chciałbym się kiedyś tego doczekać. Zobaczyć na własne oczy. No.